witajcie w kuchni kwasiora. Jesienne, leniwe popołudnie, piękne kolory, za mną ognisko, a przede mną kociołek. Dzisiaj będzie golonka duszona w kapuście kiszonej z kociołka właśnie, do której będę potrzebował kiszoną kapustę. Tutaj mam naturalną przyprawę warzywną, w moździerzu jest czarny pieprz, odrobina musztardy, golonki wieprzowe. Ja wybrałem przednie, ponieważ są one odrobinę mniejsze. Jeśli macie tylnie, w porządku. Ziele angielskie, wawrzyn, piwo. Jeśli macie ochotę na piwo, pomijcie ten składnik. Oraz woda. Zaczynam od tego, że kilka garści kapusty muszę przesiekać i wrzucić do kotła. I na pierzynce z kiszonej kapusty układam golonki. Golonki ciasno ułożone, czas teraz na kilka suszonych liści wawrzynu, odrobinę kulek ziela angielskiego i zasypuję całość siekaną kapustą. Czas teraz na ostatnie składniki. Czarny pieprz, naturalna przyprawa warzywna oraz woda z piwem. Płynu powinno być tyle, aby na 1,2 mm przykrył on powierzchnię kapusty. I już tylko składnik opcjonalny, kleks ulubionej musztardy. Mogę całość dusić nad ogniem przez 1,5 do 2 godziny. Minęły 3 godziny, płomienie w ognisku wesoło skaczą, a golonki z pewnością są już gotowe. Kapusta ugotowała się, aromat piwa przeszedł do wywaru, a mięso cudownie odchodzi od kości. Nie musicie mieć kociołka, żeby zrobić sobie tą wspaniałość, wystarczą garnki w kuchni. A w tajemnicy powiem Wam, że najsmaczniejszy jest gorący szpik wysysany prosto z kości. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej!